gdzie on jest. Uciekł, jest. Zobaczcie, jaki piękny. Powiedzcie mi, jaka to jest rasa. Zobaczcie, jaki klimaciarski. Prążki ma normalnie jak Lampard. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Właśnie mi się skończył. O, czas na wymianę oleju. W moim demonie prędkości idę go zakupić, bo ostatnio na Amazonie zakupiłem filtr, olej i lejek taki mały. W sumie taki komplet lejków, żebym się nie kaleczył jak zawsze z wlewaniem tego oleju. I wyobraźcie sobie, że przyszedł mi filtr i lejki, a olej został kancelowany, czyli że go nie ma, nie wiem o co biegam, ale dobra, idę zakupić do sklepu na Harzden. Jest tam jeden sklep z takimi pierdołami, zobaczymy, może się uda, może dostanę, bo chcę 5W40 zakupić, a tak jak jest w instrukcji, a mechanik mi mówi, nie, lej 10W49, no lej byle jaki, tylko żeby było 4T. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy zły, no ale leje się takie oleje, jak powinno się lać, nie? W specyfikacji, ja tak myślę, jestem laikiem, nie? Ale oleje w moich skuterach, motocyklach, które miałem tam kiedyś w Polsce, to sobie wymieniałem zawsze sam, nie? O, się zmachałem. Piękna pogoda, ciepło. Wczoraj byłem w polskim sklepie i taka sytuacja mnie spotkała, dziwna. Wszedł sobie starszy pan, może koło 60, delikatnie cyknięty Polak, wszedł do polskiego sklepu, nie? No i tam mówi do ekspedientki po polsku, a ona, że go nie rozumie, zaczyna do niego po angielsku, a on wstrzyna, czy jak to tam się mówi, awanturę, nie? Jak to tak może być, że w polskim sklepie nie mówią po polsku, nie? Zaczyna babkę wyzywać centralnie, nie? No i mówię do niego, chłopie, weź się ogarnij, jesteś w Anglii. W polskich sklepach już tak dużo Polek, Polaków nie pracuje jak kiedyś, chociaż pracują cały czas. W większości są Rumunki. I nie wyzywaj jej, co ją wyzywasz, chłopie? On mówi, 10 lat jestem w Anglii, czy tam 9 lat jestem w Anglii i zawsze w polskim sklepie godą po polsku, nie? Mówię, ja pierdzielę, chłopie, gadaj po angielsku. Ją on wyje, wiecie co, nie? No ale nie umiesz, czy nie chcesz mówić? No nie umiem, nie muszę się uczyć, mi tu język angielski niepotrzebny. Patrzcie, przykład gościa, który jest 10 lat prawie w Anglii, nie mówi po angielsku. Żal mi się tej babki zrobiło, bo kurczę, co tu się stanęło? Przejdziemy. Żal mi się tej kobitki zrobiło po prostu, bo nie wiedziała, o co mu chodzi, no po polsku nie mówi, nie? No i troszeczkę stanąłem w jej obronie. I gościu się ogarnął, zawinął się ze sklepu i poszedł. No chamstwo. Chamstwo takie, nie? Że masakra. Wpuść chamstwo na salony, jak to się mówi, nie? No i tak to... Tak wyglądała moja dyskusja z rodakiem w polskim sklepie. Bywały i gorsze. Wierzcie mi, bywały i gorsze rozmowy. Najczęściej cwaniakują, coś tam burczą, ale jak na żywo mnie zobaczą, no to inaczej podchodzą, nie? Tam przed komputerkiem to możesz sobie pisać, nie? Ale na żywo zupełnie rzeczywistość jest inna. No, ale najczęściej spotkania są bardzo miłe, więc luz. Nie ma co narzekać. Wszystko jest ok. Obudziłem się o godzinie 16 po nocce. Pracowałem trochę przy kompie.
trochę montażu. Montażu dla kolegi. Tak wygląda. Z nocki zszedłem o godzinie 4:20. Zagadałem się z ziomeczkiem i tak mi zeszło. Do chałupy jadę jakieś 30 minut, pół godziny. 30 minut, pół godziny, ale powiedziałem, nie? Pół godziny. Drzewa oliwkowe, proszę bardzo. Takie rzeczy to tylko na Harzden. Proszę bardzo, jakie piękne drzewka. O. Od bananów po oliwki. Wszystko tu rośnie, moi drodzy. Mam nadzieję, że zdążę przed zamknięciem tego sklepu, nie? Wszystkie oleje ostatnio tam widziałem. Ostatnio. Kiedy wymieniałem olej? Kurczę, z rok temu, że zrobiłem 6000 mil. Trzeba zmienić. Najczęściej robię... Do you want to say something to camera? No? To zamknij tą jadaczkę. Drą się mi cwaniaczki, ja mówię, czy chcesz coś powiedzieć do kamery, to nie chcę. Ale dużo ludzi tutaj z samochodów, czy przyjaźni są, nie? Ale rozpraszają mnie i delikatnie mnie denerwują, jak drą mi się tutaj do obiektywu. A jak kamerę skieruję w ich stronę, to uciekają. Tak to jest. No i wyrwali mnie z tematu, z mojego flow, co chciałem powiedzieć. Miesięcznie robię ponad 600 km. Ponad 600 km robię moim demonem prędkości. No już się uzbierało niecałe tam 6000 mil przejechałem. To trzeba zmienić olej. Trzeba, już jest mus. Olej, filtr powietrza i tak dalej. Prosta sprawa, robię sobie to sam. I tak to moi drodzy wygląda. Lecimy. Piękny Harzden. Jarek, kup se samochód. Będzie ci łatwiej poruszać się po Londynie. Będziesz miał dach nad głową i ciepło. Zobaczcie, na skuterach, motocyklach przemykają. A tam kor aż do mojej chałupy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy godzinę bodajże po 17:00. Jest środa. Zobaczcie. Oleje są, ale nie takie, które potrzebuję. Jest taki motoryzacyjny sklep, ale niestety tego, co chcę, znaleźć nie mogę, więc lecę dalej. Już nie kupię, bo tu innego sklepu nie ma. Jest olej 5W40, ale jakiś za 8 funtów, a ja najczęściej do swoich skuterów lałem Motula. Piszcie, czy Motul zły, czy Motul dobry. Lepiej się na pewno znacie ode mnie na motoryzacji niż ja, piekarz. Piszcie w komentarzach. Uzupełnienie moich kosmetyków. Wierny marce Old Spice. Jeden taki bierzemy i jeden taki. Korek się ciągnie cały czas. Chcecie zobaczyć. Przejdę sobie na drugą stronę ulicy. Będę kontynuował mojego vloga. Ktoś się zatrzyma? Nie zatrzyma się. Muszę wymusić. Tak, moi drodzy, chamstwo jest wszędzie. Nie mówię, że tylko Polacy się tak zachowują, ale jak widzę, jak chłop wyzywa nic niewinną ekspedientkę, no to niestety każdy mężczyzna powinien zareagować i zwrócić uwagę, nie? Bo takich rzeczy się nie robi. Bądźmy mili. Niewiele to nas kosztuje. Pamiętajcie, że zawsze karma wraca, dobro do was wróci. Ja w to wierzę. Nie wiem dlaczego, ale wierzę w to, bo cały czas dobro do mnie wraca, więc myślę, że karma istnieje. Karma
karma do was wróci. I ta dobra, i ta zła, nie? Tak, zakupiłem co miałem zakupić. Złote gazowane sztuk dwie. Do wieczorka, dzisiaj wolne. Ograniczyłem złote gazowane, bo to nie wpływa dobrze na tak zwany kałdun taktyczny. I rośnie ten bydlak. Jak się za dużo piwa pije, to jest większy. Też to zauważyliście? Ja to zauważyłem. Tak, czego mogę wam życzyć? Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, mordeczki wam życzę. W tych ciężkich czasach ceny są wysokie. Masakren. Nie wiem, za dwa Old Spice'y. Nie wiem, jaka tam cena była, bo nawet nie patrzyłem. Nie wiem, zapłaciłem chyba dychę. I za pastę do zębów jeszcze, o. Gdzieś wyniosło mnie dyszkę. Ale nie ma co płakać. Trzeba żyć dalej. Kurczę, CBT mi się kończy. Już 2 lata minęło. I muszę iść odświeżyć. Nie mam zapału, na razie nie chce mi się robić prawa jazdy twardego na motocykl. No nie chce mi się. Jakiś taki słomiany zapał mam do tego. Jakbym miał takie coś, że już nie mogę tego CBT zrobić, no to zrobiłby pewnie to twarde prawo jazdy, nie? Ale niestety nie mogę. Łomatko, co tu się stanęło dzisiaj? Że takie korki. A wrócę do tematu. To zrobiłbym to prawo jazdy twarde. Tak, zrobię to CBT. Nie wiem, ze 140 funtów na 2 lata. I będę sobie śmigał moim demonem prędkości bez żadnego problemu. Muszę wam się pochwalić, bo przechodzę na iPhone'a. Nie chciałem tego robić, ale już mój stary Huawei odmawia posłuszeństwa i trzeba nowy zakupić. I zamówiłem iPhone'a 14 Pro. Zobaczymy, jak będzie się sprawował. Czas oczekiwania o 1,5 tygodnia do 2 tygodni. Będę za nim czekał. Przyda mi się też do wideo, bo ma fajną kamerę. Zobaczymy, jak to będzie takie przejście z Androida. Na iOS-a. Zobaczymy, jak to będzie, więc ludzie, niektórzy uciekają przed kamerą. Niektórzy się wprost pchają pod tą kamerę. Jest jak jest. Kurczę, szkoda, że tego oleju nie dostałem. Cholera jasna. Zmarszczony trochę jestem, no ale... Ale takie życie. Mordeczki, życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim zdrówka. Bo jest nam potrzebne, o, szybki lub na ceny. Cyk, cyk, cyk. Telefonów. Nie zmieniają się. Bardzo drogo mają te telefony i ogólnie usługi podrożały. Ale tak jak wszędzie na świecie, nie ma co się dziwić. Dobrze, kończę tego vloga. Trzymajcie się, subskrybujcie. Zostawiajcie łapki w górę. Trzymajcie się. Trzymajcie je. Problemy z kamerką. Życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się do następnego vloga. Czyli bateria się wyczerpała jak zawsze. Trzymajcie się, do miłego. Hej.